Witajcie. W ostatnim odcinku był wstęp do kolekcji D'Agostini Soku Millennium. W tym odcinku sobie poskładamy pierwszą przesyłkę, czyli trzy pierwsze numery. Gorąco zapraszam. Otwierający serię zeszyt oczywiście zaczyna się od parametrów technicznych prawdziwego Sokoła Millennium. Dla ciekawski, frachtowiec YT-1300 o wymiarach 25x34 metra i prędkością podświetlną 75 lat, megalat na godzinę. Dla porównania, X-Wingi poruszały się z prędkością 100 mglt. Oczywiście, jak przystało na prawdziwą kupę z złomu, posiadał liczne usprawnienia i modyfikacje. W zeszycie, poza parametrami technicznymi, jest opisana historia, najważniejsze przygody, garść ciekawostek z planu filmowego. Bardzo fajne wstawki wyeksponowane w ramkach z przepisem za kulisami. W dalszej części jest rozdział opisujący specyfikację poczwórnego działa laserowego zamontowanego na Sokole Millennium. Oraz opis planety Tatooine, głównych miast, kosmoportów, handlu i klimatu. No i to, co rankory lubią najbardziej, czyli twoje pierwsze elementy i instrukcja do składania. W kroku pierwszym mamy przyrządy tylnego kokpitu, przegrodę kokpitu, podstawę kokpitu, lufy działa laserowego, płytę montażową, jarzmo montażowe, śruby montażowe, poszycie kadłuba i ramki kadłuba. Rozlokowanie tych elementów jest w różnych miejscach. Głównie kokpit mamy, działko laserowe i będziemy zaczynać od nie wiem, lewej, prawej, górnej części kokpitu, poszycia. I tak, przy czym część poszycia i ram nie będziemy montować w tym numerze, będziemy czekać na części, które są w drugim numerze. W tym numerze będziemy sobie mogli złożyć wewnętrzny kokpit, tylną ściankę i działko laserowe. Tutaj jest informacja, że możemy sobie zamontować tylny panel, ale albo możemy poczekać też do numeru trzeciego, gdzie otrzymamy drzwi, które należy wstawić w ten panel, żeby nie spinać i rozmontowywać tego co chwilę, bo się mogą części poluzować i być troszkę słabsze. Dobra, tu jest instrukcja do działka, a my sobie zaczniemy od tej przegrody kokpitu. Mamy ściankę kokpitu i naklejkę na nią. Mamy porządny plastik, czyli kadłub. Tu jest część pulpitu jeszcze. Rama metalowa. Części są podpisane. Nie wiem, czy będzie widać. TF01. Tego nie będziemy teraz montować, tego też nie. Mamy tutaj części do działa laserowego. Które będziemy sobie składać za chwilkę. Mamy tylną ściankę. Ona później będzie podświetlona diodami LED, będą te przyrządy nam świecić. Tak to będzie wyglądało. Trzy razy śruby i jedna zapasowa śrubka. Muszę sobie znaleźć drobny śrubokręt i klej super glue.
Chyba jest. Poczurne działo laserowe. Pierwszy numer zaliczony. W drugim zestawie mamy kontynuację opisu Sokoła Millennium bardziej pod względem uzbrojenia i pancerzy, ich modyfikacji, jakichś super napędów, rekordów, które Sokół Millennium pobił. Dalej mamy opis przyrządów na kokpicie Sokoła Millennium i tutaj ciekawostka, że kokpit Sokoła Millennium był wzorowany na bombowcu Boeing B-29. Także jest dość właśnie podobnie wygląda od wewnątrz. Później mamy opis bazy rebelianckiej na planecie Hoth, bazy Echo. I twoje nowe części, czyli kolejna część składania. W drugim zestawie mamy wieżyczkę do działa, konsolę sterowniczą, przyrządy do pilotażu, stół do gry holograficznej wraz z naklejką, czyli szachownicą, dwie ramki kadłuba, dwie płytki, sześć płytek łączących i wkręty mocujące oraz śrubokręt. Jest tutaj też informacja o rodzajach śrubek, jakie będą i gdzie one mają zastosowanie. Rozmieszczenie, tutaj mamy główny panel na górze pod działko laserowe, poszycia ramę kadłuba tutaj do tamtego elementu z pierwszego zeszytu, części, kontynuacja części do kokpitu oraz widzimy tutaj w samym środku ten stolik do gry holograficznej. I tutaj już zaczniemy łączenie ram kadłuba. Tutaj też pojawiają się takie żółte ramki z informacjami, z wykrzyknikiem i z tutaj jest zakazem. Wykrzyknik to jest taka informacja, ostrzeżenie, że coś, żeby na coś zwrócić uwagę bardziej. A zakaz to jest wstrzymanie złożenia modelu w danej części, bo tam będą jeszcze dochodziły inne części, które wcześniej musimy zamontować. I to będzie pewnie jakoś w późniejszych zeszytach. Zacznijmy sobie od ramy. Elementy są podpisane. TF3 jest tutaj i on będzie w ten sposób. Tutaj będzie TF2, czyli ta ramka do niej zmontowana. To jest ta mniejsza ramka. TF4 i ona będzie tutaj z tej strony i ta ramka duża będzie tą wypustką w tą stronę tutaj przy tym. Taki sposób zamontowany. Na to pewnie przyjdzie poszycie. To albo z przyszłego numeru. Zaraz się dowiemy. Na razie elementy 6-7. Gotowy element ramy. Dobra, na kamień do poszycia kadłuba TP1 z numeru pierwszego, czyli to.
Myślę, że tak ma wyjść. Nie wiem, tu jeszcze śrubek chyba do tego. Nie wiem, co tu będzie za śrubka. Pewnie będzie, aha, bo tu będzie kolejna część. I dalsza część tego sokoła. Widzicie, już troszkę tego widać. Tutaj gdzieś będzie ten, pewnie nasze działo gdzieś. Dalej mamy stół holograficzny. Jest informacja, że możemy go złożyć teraz, albo sobie go skleić później, jak będziemy części kadłubu wnętrza, mostka i tak dalej układać, ale myślę, żeby to przykleić od razu, żeby się nam to nie zgubiło. Zewnętrznych czarnych pól muszą pasować do nacięć, czyli w ten sposób. Ups. Jest stolik. To trzeba nakleić tutaj, w ten sposób. Jest tutaj wskazówka, żeby sobie dobrze trafić w te otwory. Dobrze jest sobie wziąć igłę i przez igłę sobie to nałożyć, tak żeby nam się nie poruszało. Możemy sobie przypasować tutaj kokpit. On tutaj będzie, ale na razie go nie montujemy, bo będzie jeszcze kilka części tutaj do niego dopasowanych. Zeszyt numer 3. Tutaj mamy specyfikację już nie Sokoła Millennium, tylko kolejnego myśliwca. Jest to X-Wing T-65. Dalej mamy opis gazowej planety Bespina i kilka ciekawostek o zamrożeniu w karbonicie, bo to też jest dość charakterystyczna rzecz, która się wiąże z tą planetą. Dalej jest opis tylnej części kokpitu i tych przyrządów, które tam się znajdują. To, co będziemy teraz właśnie składać. Cały widok na to. I twoje nowe części, czyli składanie. I mamy kolejną część poszycia kadłuba. Drzwi do kokpitu. Naklejkę na drzwi. Dźwignia przy pustnicy, czyli pewnie to. Wolanty. Fotele pilota. To będą pilota, które pasażera. To będą pilota, to będą pasażera. Dobra, no i co? Mamy głównie kokpit i tutaj poszycie. Tak będzie wyglądał kokpit. Tyle. Koniec części trzeciej, numeru trzeciego. Mamy kokpit, działko, kadłub z tym poszyciem.
To będzie chyba tutaj ta część. Tak podejrzewam. O. I to będzie gdzieś... Coś gdzieś jakoś tak. No, także... Spoko. Będziemy się tym bawić w przyszłości. Teraz musimy poczekać po prostu na kolejne numery i będziemy mogli składać dalej. Tutaj jest informacja, co będzie w numerze czwartym. Będą dalej części ramy i część konsoli kokpitu.